lewej strony z numerem 4 Wdowcu. W drugiej linii z numerem 11 Warzycha, z numerem 6 Matysik, 7 Brusik i z 8 Urban. W ataku z numerem 9 Furtok i z numerem 10 Dziekanowski. Zespół gospodarzy dzisiejszego spotkania, reprezentacja Szwecji. W bramce z numerem 1 Ravelli, Tomasz Ravelli, dalej z numerem 2 Roland Nilsson, z numerem 3 Len, z 4 Jung, z 5 Schiller. To linia obrony. W pomocy od prawej strony z 6 Limpar, z 7 Tern, z 8 Pryc i z 9 Jakim Nilsson. Wreszcie w ataku Mats Magnusson z numerem 10 i z numerem 11 Ekszin. Radiowy z tym oprócz Polski i Szwecji, m.in. angielska, jugosłowiańska i islandzka. Oto oba zespoły, ten ciemnoskóry to Dalin, rezerwowy, o rezerwowych będzie czas powiedzieć. Bergamo, Tern, gracz Malmö, Tern i niewiele brakowałoby teraz po błędzie naszych obrońców i paki Szwedzi byli w dogodnej sytuacji. Zajmie jego miejsce, stąd sygnalizował tę zmianę Prusik, tymczasem Polacy. Rusza Krzysztof Warzycha, dobre zagranie do Dziekanowskiego. Dziekanowski na wysokości pola karnego, na polu karnym jest Warzycha, jest Furtok, z lewej strony Urban. Dziekanowski dobre przejście, dośrodkowuje, jest tam Urban, szansa przed polską drużyną i ratuje Szwedów ze sporej opresji. Teraz pierwszy raz Peter Lem. Jeszcze Polacy. Dziekanowski. Sporo ożywienia wprowadziło wejście Tarasiewicza. Tern. O, próba strzału, który mógł... Zrealizowali nasi spalonego. Groźnie teraz ekstrem. Bardzo niebezpiecznie. Brawo, Bako! No, ryzykowna była ta pułapka offside'owa i najgroźniejszy moment w tym spotkaniu. Najlepsza okazja dla reprezentacji Szwecji. Nie można sobie pozwolić na moment dekoncentracji, na moment nieuwagi, bo może to kosztować bardzo drogo. Popatrzmy raz jeszcze na tę akcję. No, wyraźnie na spalonym był ekstra. Roland Nilsson. Mats Magnusson. I brawo Bako. No, była to najlepsza akcja drużyny Szwecji. Ładne przejęcie napastnika Benfica Lizbona, 18 metrów, spryt. Soczyński by nie ryzykował. No, groźne to było. Ładny strzał Matsa Magnussona z niewygodnej pozycji. Gry i postawy, jeśli chodzi o grę obronną polskiej reprezentacji, myślę, że możemy być zadowoleni. Jedyne zastrzeżenie, które można wysnuć pod adresem naszych reprezentantów, to oczywiście to, że może zbyt rzadko próbowaliśmy zaatakować drużynę gospodarzy w dzisiejszym meczu. A Szwedzi, jak wspomniałem, to na pewno nie ten zespół sprzed roku. Widać brak zrozumienia, choć momenty, chwile nieuwagi są w tych momentach Szwedzi bardzo groźni. Szczególnie Mats Magnusson i Ekström. To tyle na razie dobrych wieści, bo rezultat, który jest po 45 minutach, nas cieszy. Ryt. Mats Magnusson, brawo Bako! Ale to była trudna sytuacja. Nie ma czasu na powtórkę, rzut rożny dla Szwedów. Limpar już się tam spieszy, teraz realizator nam prezentuje powtórkę. Fantastyczny refleks Baki. Groźnie teraz Szwedzi. Moment odsteku dla polskiej drużyny. Furto. Urban. Rosły Wójcicki na polu karnym. Łukasika, jaka szansa była! Jej, 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 szkoda! I będzie rzut rożny. Potrzebnie Szwedzi protestują. Popatrzmy na spokojnie.
Oto Damian Łukasik, interweniuje Ravelli. Bramki raz jeszcze wybija Ravelli. Niewiele brakowało, by szczęście uśmiechnęło się dla polskiej drużyny. Ujęcie z innej kamery. Tak, gdyby nie ręka Ravelliego i tutaj jeszcze zasłonięcie przez Schillera. Przeciwległej strony boiska. Wójcicki! metrów do naszej bramki. Oprócz Nilssona i Schillera, czyli dwóch bocznych obrońców, wszyscy Szwedzi przed bądź na naszym polu karnym. I 1-0! Strzelił Jung. Szkoda, 31 minuta drugiej połowy. 76 mecz. Jeden jedyny moment nieuwagi polskiej reprezentacji. Popatrz. Nie upilnował tutaj Junga Damian Łukasik. Ofensywne wejście stopera szwedzkiej reprezentacji, gracza, który grał w drugiej linii. No i Ule Nurdin na Państwa ekranach może odnotowywać spełnienie marzeń. Urban. Stern. Łukasik i Magnusson. Matysik, Urban. Raz jeszcze Matysik. Trudno wygrać te główkowe pojedynki. Wreszcie piłka na boisku. Kosecki, prawa strona, rusza Kosecki. Obok niego jest Schiller. Kosecki, świetny strzał z kąta. No, byłoby pięknie, gdyby... W międzyczasie któryś z graczy szwedzkich. Popatrzmy jeszcze na akcję Koseckiego. Ostry kąt. Pojedynki. Nieporozumienie z Urbanem. Warzycha. No jest to pozycja Ryszarda Tarasiewicza. Dobre ponad 30 metrów do bramki Tomasa Ravelliego. Tarasiewicz, a i gol! Proszę Państwa, stało się to, na co zasłużyliśmy w tym spotkaniu. Zasłużyli Polacy na ten remis. Powiem szczerze, że nic nie mówiłem przez kilka chwil, ale tak martwiłem się, że nie wykorzystaliśmy szansy, bo na 3 minuty, a więc w 87 kto gwoli statystyki. Teraz popatrzmy na te nerwowe ostatnie chwile. Magnusson, Łukasik spokojnie faulowany, chociaż moim zdaniem... Utrzymać ten korzystny rezultat. Bern. No, mogło to być zaskakujące. My innych marzeń jak... To, żeby sędzia skończył dziś. Tarasiewicz stracił piłkę, Ronald Nilsson. Co mu przeszkodzi? Wraca Tarasiewicz. Rzut wolny dla Szwedów. No, za to może być żółta kartka, tak. Niepotrzebnie zagrał Roman Kosecki. Na brak doświadczenia. Takie podwórkowe zagranie. Na pole karne, groźnie, Dramowacko, będzie gol, tak, nie, nie, to nie wierzyłem, a jednak, w ostatniej minucie, ba, po czasie. A sam w to nie wierzę. Debiutant, Niklas Larsson, przepraszam. Niewiele brakowało pasy, żeby to wyłapał. I w najinny sposób przegrywamy to spotkanie. Nie widzą Państwo tego. Polacy płaczą. Płaczą w bramce Bako. Trzymają się za głowy. Trzymają się za twarze. Głowy nisko opuszczone. Zmarnowaliśmy naprawdę wielką szansę. To było... Tak blisko był jeden punkt. No cóż, przyjdzie upolewać, wyciągnąć wnioski. To tyle, przegrywamy 1-2 na własne życzenie. Oddaję głos do studia w Warszawie. To jest lepsze. No raz jeszcze.